Dzisiejsze spotkanie było bardzo ważnym spotkaniem. To było spotkanie, które pozwoliło pracownikom i studentom i nam jako właściwie rektorom prowadzącym tą uczelnię odpowiedzieć na problemy studenckie, na problemy, które się w tej chwili bardzo mocno nasuwają ze względu na koniec roku akademickiego, ze względu na rozpoczęcie przygotowań do obron, do egzaminów, do zaliczeń. To bardzo nurtuje społeczność akademicką i studentów i tutaj musimy jakby powiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Ile mamy zarządzeń nowych, jak to w stosunku do ministerialnych rozporządzeń jesteśmy w stanie studentom pokazać. No i myślę, że takie spotkanie, które było inicjatorem, był pan Bartosz Polok, przewodniczący samorządu studenckiego. Takie spotkanie bardzo potrzebne i myślę, że wyczerpaliśmy też jako rektorzy pytania, które nam zadawano, a pytań było dość dużo. Pomysł na inicjatywę wziął się przede wszystkim z wielu zapytań studentów dotyczących toku studiów, wielu kwestii związanych z egzaminami, z zaliczeniami i postanowiliśmy właśnie, że takie rozwiązanie będzie bardzo ciekawym aspektem dla studentów w obecnych czasach, gdzie jednak większość rzeczy odbywa się online i jak widać przyniosło to efekt. Największym problemem myślę, że przede wszystkim egzaminy dyplomowe. To jest najważniejszy okres dla osób, które w pewnym sensie ten etap mogliby mieć już niebawem za sobą i to ich najbardziej ciekawi, ale i także kwestie dotyczące zaliczeń i sesji, które dla wielu są niejasne ze względu na to, że jest po prostu utrudniony kontakt na linii prowadzących ze studentami. Jak wiemy, no, taka jest sytuacja i ciężko temu sprostać na odpowiednim poziomie, żeby też każdemu studentowi już na bieżąco odpowiadać.